Nocą noc dzisiaj zdrowo padało, pierwszy zimowy spadł śnieg i zasypało wszystko na biało. Spadł zdrajca nocą i cicho legł. No, dla nas to nie jest pierwszy dzień prawdziwej zimy, bo ta zima już miała swoje pierwsze role w grudniu, w listopadzie. Teraz rzeczywiście opady większe i opady śniegu, stąd zadysponowane do pracy zostały wszystkie zestawy specjalistycznego sprzętu, którym dysponuje firma wykonująca nam usługę zimowego oczyszczania miasta. No i w zależności od tego, jak sytuacja pogodowa wyglądała w różnych częściach miasta, 21 tych zestawów półkopiaskarek pracowało właśnie na kilkuset kilometrach dróg w Częstochowie. Sypało i sypać będzie, a w dodatku skuje nas jeszcze mróz. Utrzymujemy siłą rzeczy tą stuprocentową gotowość, bo no, co będzie się działo później, trudno przewidzieć, te prognozy długoterminowe są mało wiarygodne. Na pewno nie opuści nas zima prędko, przez najbliższe dwa dni na pewno nie opuszczą nas opady i chwilami ich intensywny wymiar, a mróz pozostanie pewnie dłużej. Dzienne odśnieżanie należy liczyć w dziesiątkach tysięcy złotych, bo jest co odśnieżać. Na pewno są to koszty ogromne, idące w dziesiątki tysięcy złotych, jeśli nie większe, jeśli mamy taki długo utrzymujący się stan prawdziwej zimy. Dróg w zarządzie MZDIT w mieście jest 650 km około. A które drogi odśnieżane są w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi krajowe, te gdzie mamy największy ruch, największe jego natężenie, później drogi wojewódzkie, drogi powiatowe. I te o niższych kategoriach w dalszej kolejności. Oczywiście mamy też Alej Najświętszej Marii Panny, mamy też te wszystkie drogi, które są drogami międzydzielnicowymi, więc tutaj może nie bardzo w aptekarski sposób, ale mniej więcej ta hierarchia odbywa się wedle takiej kategoryzacji. Po ustaniu opadów śniegu, jaki czas mają drogowcy na odśnieżenie wszystkich ulic w mieście? W zależności też od tego, jaki jest ten opad, wiadomo, że ta praca będzie określony czas trwała. Firma ma oczywiście wskazane jakieś ramy czasowe, gdzie poza granicą tego czasu no, już ta usługa jest wykonana wadliwie, więc w przeciągu tych kilku godzin ten śnieg musi być usunięty.